Dzień dobry moi mili, witam serdecznie, jest z nami dzisiaj Grant, Cześć. Jacob Siema. i pan tutaj ocenzurowany Anonymous. Cześć, cześć. Właśnie pan Sołtys, jak widzicie, tutaj przez bramę widać go delikatnie. Także dzisiaj, no, mała wizyta u Sołtysa. Ci auto ucieka. O, czekaj, o kurde. Ręcznego chyba nie zaciągnąłem. Tino, trzeba je wyjechać teraz, zanim tutaj, dobra. Dawaj, lecimy z nim. Powoli. O, dawaj. Daję, daję. A w środę i będę cofał. Ta. Odpal go najpierw tam. Dobra. Ja go zapalam. Ale ruszył. To stań po drugiej stronie. Albo tak wzdłuż tutaj już. Dobra, także dawaj. Są ty sposób, że się zaprosiłeś. Opowiadaj nam tutaj, co? No tutaj stawa przyszła. To właśnie widzimy takie sprzęciki. No przydałoby się to rozładować, więc możecie wsiąść. No dobra, tylko może byśmy jeszcze zwiedzili farmę, co? Byś pokazał najpierw nam, co to się zmieniło. Byśmy zaraz do ciebie tutaj właśnie pomogli. No to tutaj. Tutaj płotki to już widzieliśmy częściowo, ale widzę, dobudowałeś tutaj. No tam to nowy plac. Tutaj żwir usunąłeś, już wywiozłeś gdzieś. No. Elegancko tutaj taki. Coś tu jeszcze będziesz budował w tym miejscu? Jakąś wiatę może, czy coś? Czy tak tutaj zostanie? Co to jeszcze się u ciebie pozmieniało? Tutaj chyba wszystko było. Tutaj za płotem, wie. O ty, jaka tutaj normalnie, no. Nie wiem, jak to można nazwać. Było bagno. Pa, jaki tutaj płot ma z tej strony. No. Dopasowane perfekcyjnie. Na bogato. Tutaj szpara, jaka nie wiadomo. Na bogato. Weź. My tu chyba musimy kiedyś pomóc jakoś, nie? No, niestety nie trzeba. Dobra, co on tu jeszcze daje? Tutaj masaż wiru. W końcu błota nie ma. No. Co ostatnio? No i tutaj widzę w ogóle lampy, ile ich jest. Ty to za prąd nie wypłacisz chyba. Wypłacę. Jakie wiaty postawił. Tutaj kolejny jakiś kontener. Co on tu sprzętu tyle ma? Ile tu tutaj rzeczy? Ty i kerszczer ma nawet. Jakiego pick-upa kupił. O panie. Dawajcie. Ja czemu nie czerwony? Dawaj, by był. Zobaczę ile kur ma. Można wziąć mu jeden. Czekaj, najpierw na zewnątrz popatrzymy. Ten kurnik, tyle było do budowy, nie? O. Ty, ale z tyłu to widzę eleganckie wyjście, pa. A się nie mieszczę się. Dawaj, może ty się zmieścisz. Dawaj, Jacob. Ej, Jacob, chodź tu na chwilę. Nie zmieścisz się. Dobra, idziemy do środka, zajrzymy. Tutaj taki mini silos. Tu ma wejść? No. Ty, co to jest? Nie zamykaj. A, to czekaj. To... Ej! Co ty? Otwieraj nas. No tylko w jedną stronę działa. I to jest do tego, do znaczenia jajek, nie? Do daty pewnie. No. Zgaduję. Patrz, tu wpisujesz wszystko. I od razu pakuje. I no dawaj. No idź dalej. No nie zamykaj. Dobra, idę drugimi. Zamknęli mnie znowu. Idę drugimi. O, pogód tam do fajnego. To co tutaj? No, nie wolno. Ochrona kredytowa. Ty, no teraz to pierwsza klasa, co ci dzieje. Pa, jakie. Tutaj zamykane normalnie boksy mają jak nic. Prywatność. Mówię ci na środku. Prywatność. No słuchaj, to jest to zamykane 15, jak nic. 15 cm mają i tyle. Pewnie elektrycznie otwierane, zamykane. A zwłaszcza, że te kury chodzą na pol. Na a, jak ziarno dozuje. Widzisz jaka automatyka? Pomyśleć w takich czasach takie rzeczy. No. Z automatu dozuje. Dobra, zamykamy. I te drzwi to trochę mogłeś większe zrobić. Tino, nie wyjdę. Idę drugimi. Za małe. Może ktoś... O, dobra, udało się. Dobra. Zamykamy. Ty, a chodź, nie chcesz wejść tutaj? Nie. Chodź, na chwilę. Dobra, zamykam. Nie bo mnie zamknięcie. Jacob, zostań. Co masz, panie, w tym kontenerze? A to na koniec. Na koniec? No najpierw dobra. Tamto niech władzy. Będzie. To chodźmy tam, pomożemy ci tutaj trochę coś dzisiaj. Ale za pomoc bierzemy tego Ursusa. Nie. No i... Tak. I to przyczepę. Dobra, to zrzucamy, nie? No. Ostrożnie, czy tak wiesz? Ja palę już Ursusa. Czekaj, jeszcze pokażę przyczepę, jak je kupił. Ty no, bieżnik to taki tutaj. Dobry, widzę. Grant, weź tu odczep. Kostki, ładnie tu wszystko. Ty, a co to jest? Chodź tutaj. Czekaj. Jakaś śmieszna rama. Co to kawałek na środku, takie dospawane? Czy to przez całą długość idzie? Nie, no, tylko pod koniec. Z tego, co tutaj widać.
Gdzie tu Sołtys jesteś? Tu, w Pirze. Odpinałem. No dobra, to zaraz tam. Siadaj organizatora. Toż to nie z Polski, z jakiejś, no nie wiem, z jakiejś firmy. Ten to chyba do lasu jakiś. Monsterek. Tutaj wszystko widzę do lasu jest. Od razu paliwo, siekiera. A. No w ciągniku masz. Ty jeszcze piłę ma olej, piła, wszystko. Sztyl. Sześciutko ma, co by tylko tutaj chciał. Przyczepnij, zaniosę. To ty silny widzę. Wjeżdżajcie tam pod wiatr. Ja, ale klaksonu to chyba nie ma. Oj, czekaj. Patrzę się do tyłu. Pod wiatrem mówisz? No. Pod którą? Pod którym? Zielony. No dobra, tam chcesz już daleko. A tam nie będziesz trzymał jakieś słomy albo co? Tam jakieś zboże może? Kiedyś się silos. Dobra. Cofniemy tyłem. Aby ładnie było, nie? Dobra, gasimy. Oj, 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 chyba nie. Dobra, wyjdę. Tam pod drugą. Do lasu to będzie świetny. No. 8,5 tony waży. Chyba. Chyba. No. Tutaj to wiesz, nie po polsku, nie po angielsku ta tabliczka. Czesku. No ale za torek elegancki. Teraz Grant. Dobra, czy Grant cofnie? Ursus zawieszamy. Obstawiajcie w komentarzach w tym momencie. Piszcie tak, cofnie czerwoną przyczepę. Nie, nie cofnie, nie cofnie. Dawaj Grant. Oj, 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 powoli. Teraz gdy widzę, Sołtys, ty będziesz chyba jakoś rozbudowywał to farmę, co? No. Jeszcze, bo tak tyle sprzętu nowego nabrałeś. Ciekawe, skąd pieniądze wziął na to? Ktoś zaczął płacić podatki. Tutaj to jak nówka normalnie wygląda. A naprzód zaczął jest? Weź, stój, 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 bo mnie rozjedziesz. Nie patrzy się nic. Jedna osoba w tą, czy w tą. Na szczelicy. Lepiej rok. Czekaj, czekaj, ale tutaj. No środek taki o. Dawaj. Środek tej przyczepy, no niestety, jest jaki jest. Czy tam coś jeszcze zostało? Tam już chyba nie. Już chyba nie, nie ma. Dobra. To jeszcze tylko ciężarówką cofniemy, podczepimy. Jak będziesz wracał, to weź jedną tą. O panie, nie podjedzie pod górkę. Kopię się, kopię się. Oj, oj, oj. Ale wystartował. Dobra, elegancko. Teraz to pasuje. Taką przyczepę kupić na transporcie. Aby nikomu nie kusił uciekać. Zamkniemy bramę jedną, drugą. Weź tą pomarańczową czepkę jedną. Gdzie ona jest? No tam. Gram, wyjeżdżaj sam. A co ty będziesz w tym wozie? To ma drugi zaczep z tyłu? No. Oho, ho, to trochę do lasu jaka. Ja już zaparkowałem. Dawaj. Czy ja to dam radę zanieść? To będzie dobre dla... Ty, jak to się rozpędza. Ty tym pewnie będziesz jakieś mieszanki robił, co? Dla kur. A te ciężarówki chowiemy też? To już to jego chyba, czy nie? To twoje, co? Czy nie? Żarówki? No, czy to jakieś tylko przywozły sprzęcik tutaj? One tylko sprzęt. Bo tak trzy ciężarówki, dobrze mówię? Czy to czekaj, no tutaj ta, dostałem dwie. Dobra. Ale kontener został mu. Czy Jacob, czy ty cofnąłeś czerwoną, czy Grant cofnął? Grant. Dobra, ty ale może postaw ją obok tam. Niech będzie. Takie wiatry. Dobra, kibicujemy, kibicujemy ci. Powolutku, prostuj, prostuj, bo ci ucieka, zobacz. Spokojnie, ja mam czas. Ty, ale są ty, ty mogłeś ten jakoś tutaj środek trochę odnowić, albo kupić w lepszym stanie. Zobacz, jak blacha tutaj, no. Nie najlepszym stanie jest burty. Chociaż podłoga jest elegancka. Ale wie, że blacha to gruba. To ja chyba w gratisie dostałem, nie pamiętam, żebym ją zamawiał. A jaka to czerwona jest znówka funkcja. Pokaż tą czerwoną. Ona jeszcze chyba nie śmigana jest na... No. Ty no, no tutaj lakier nic nie zarte. Jedynie opony trochę urudzone, tak? No to
Co to są za opony jakieś takie? Podwójne, to chyba tylko na drogę głównie. Toż to po pole, nie wiem. Czy to da radę na takich oponach jeździć? O, co, najłatwiej nie będzie zapewne. Co tu się stało? Co on drogę? O, panie, stój! O, jest! Stój, będziemy to wpychali ręcznie, stój to. Odczepiaj. Wypchamy to ręcznie. Ale już na prostowe. Nie, stój, co ty robisz? Zaraz pogniesz mu nowy sprzęcik. Dobra. Czekaj. Prostujemy. Czekaj, idę hamulce od tego ład, żeby mnie tu posłuchali. Oj. A mogli mnie prostować. Dobra, za zaczep. Dawajcie. To ja jadę już do siebie. Gdzie ty jedziesz? Cicho. Biorę sobie tego ulicy. Zostaw go tu. O, dobra, teraz pychamy do tyłu. Dawaj. Nie uciekniesz. Dobra, tyle chyba starszy, co pod dachem jest. Elegancko. Dobra, dawaj Soltys, co tutaj masz w tym kontenerze? Jestem ciekaw. Czekaj. Bo Jacob chciał mi ciągnąć. Coś tu wystaje. Coś przebiło blachę, patrz Grant. Jedno faktycznie. Co on narobił? Jacob. Kontener uszkodził. Ale to ponad jego jest. Nie wiem. Ty, na dachu też coś wystawać, otwierajcie kontener, bo póki go nie ma. Na górze, na kontenerze. Coś tu wystaje. Jakiś kogut, musiał wyciąć jak nic. No to dobra. Dawaj. A weźcie, czekaj, ciągnij. Upewnij. Bo to paliwo. Dobra, zaraz będę jechał. To na spokojnie. Nie. Tak. Otwieramy. Otwieraj te wrota. O, panie. Co ty tutaj wziąłeś? Jakiś sprzęt chyba leśny widzę. Dobra, dawaj, weźcie tam jednego tylko, a nie tak ty, nas tutaj tyle, nie? Jeden niech wejdzie powoli tutaj. O, uważaj na głowę! O, jest! Co ty zrobiłeś na siebie to? Co tam masz? Poczekaj, czekaj. O, panie. Jaką kosiarkę ma. Stój. Jak to nie kosiarka. A co to jest? Tak. Ty, mini ciągnik. Dobra. Czekaj, powoli. Stój. Jeszcze go małego. Ale Jacob, nie, musisz wyjść stąd, musimy to ręcznie. Najpierw tego trzeba na koło postawić, tego mniejszego. Ale jak z mapą nawet. No dobra, ale trzeba po kolei wszystko. Dawaj tą. Wieście tą łychę. O, ciężkie to. Czekaj. Ktoś to trzyma, czy co to się z tym dzieje? Dobra. O, pan. Jaki tur! To tam możesz go na bok z krolem. Jacob. Musisz wyjść stąd. Trzymasz go i pod scrollem obracasz. Ostrożnie tym rundirem. Co to jest za rundir? Jaki obciążnik! Weź wyżej tura. Stój. Ta łyżka to do niego. O Boże. Ty chodź na chwilę tutaj Grant. Co jest z nim nie tak? Co on kupił z jakiś model? Takie szerokie opony. To jak wygląda to, jak kosiarka. To już jakieś do driftu. Jak malutkie opony jak ją... A ten tur do tego ciągnika na pewno? Tak. O pan. Jak ja pojeżdżę tym. Co on tu zakupił? Mogę się przejechać tym małym kopareczką? Do niego mam jeszcze dwie przyczepy. O panie. Co ty będziesz tym robił? Coś to mordnik wyłoży. Od kur. Weź. Trochę ten taki tur, to chyba nie wiem z czego on jest zrobiony. Co to za jakiś nowy stop, że taki lekki? Że daje radę, weź no. Weź to podnieś do góry. Sołty, z czego to jest zrobione, co? Ja nie wiem. I gdzie kontener stawiamy? Zostaw go to na razie. Na razie niech stoi. Musimy mu to pomóc, jakiś porządek porobić, co? No. Ciężarówki mu nie... Dobra, to co, Sołty, masz coś nas jeszcze do roboty zaraz? To no, przydałoby się po budowie drzewa zostały. Dałoby się je po... A, to my się tam możemy pomóc, tam już eksperci w takich sprawach. A gdzie ty je masz tam? No tu za płotem są. Ale kolorystycznie dobrą. Przepinaj rok z drugą. Nie, ja tam je zostałem, ja idę mu tam pomóc na razie, wy tam się bawicie. O panie, co tu się stało? I ładujemy do kontenera to. Ty, a piłę masz? Piłę? Pasowałoby. Za to, że było. Dawaj, przynieś piłę. A przecież w traktorze leży. Ale który? Zamykaj kontener. Gdzie ty w ogóle chcesz jechać?
I mam już. Ty, Grant, proszę cię wróć, zgadzaj sobie ciężarówkę. Jak jeździłeś, co? A jest. Bo to tylko potem hałasuje niepotrzebnie. Paliwo pali. Ale to nie nasi. Tu nie patrz na to, potem przyjdę do ciebie i co? I też nie będzie patrzył na to. Ja to też nie jego jest ciężarówka. Dobra, lecimy. Zostały. Co? Tutaj jeszcze coś zostało. Dobra, świetnie nam poszło. Teraz musimy to jakoś pociąć. Ja bym proponował na początek podcinać tutaj te gałęzie. A dopiero potem wciąć cały środek. Jakie to szybko to jakoś straci. Ciężko to upiło tutaj wziąć, złapać. Leć elegancko. Czeko! Widzę co tam za tym płotem. Jadę, żeby drzewo załadować gdzieś. A to nie, to my przez płot załadujemy. Dawaj kontenerem bliżej podjeżdżaj, Jajko, do tyłu. Cofnij, tylko wiesz co, cofnij tutaj może. Czekaj, to spika, no dobra, to cofaj gdzieś tutaj, będziemy rzucali zaraz. Nie? No. Trochę duże maszyny jak na to gospodarstwo. Ciężko wykręcić. Wiesz, buduję wszystko, nie? Ale jeszcze nie skąd pani. Pieniądze wziął, to nie chcę powiedzieć. No, powiem tyle. Ktoś zaczął płacić podatki. To pewnie nasz nowy tutaj obywatel, jak nic. Ty, ale że tutaj w zboże wróciłeś, że zboża nie szkoda. Samo padło. Dobra, tutaj końcóweczka, teraz na tą część. Ursusa przestawiłem. Jak dobra. Co? Nie uczę, ale przestawiłem. Ładuj drzewo teraz tam. Czekajcie, lepiej cofnę mam. Troszkę tutaj roboty jest przy tym drzewie. No, ale szybko nam. No słuchaj, jak nas tutaj tyle osób, to wiesz. Leci, jak to się mówi. Dobra, tutaj pocięte, ja jeszcze tutaj tu jedną wetnę. Poleciało. Zara płot mu tutaj rozwali. Będzie bez płotu. Rozwali to. Cegła, kamień. A ty, a tutaj trzecie masz jeszcze, widzę. Ja myślałem, że tutaj dwa drzewka masz. O, przykwiotło mnie. Szybko, ratunek. Oj, już. Dawaj. O. Uratowaliśmy cię. O. Kto to dźwignie, powiem. To tutniemy na kawałki dlatego. Tutaj tak, tutaj kolejny. I te kopiły słychać, jak chodzą co chwilę. Dobra, tu już jest chyba ok. Teraz tylko jeszcze te większe. Nie, no te cienkie mogą zostać. No tutaj chyba damy radę to podnieść, no. Tutaj jest dobra. Choć czekaj, to jest na pół przycięte? Chyba nie. Dobra, teraz powinno być ok. To ja tutaj będę się ubrał powoli za jakieś ładowanie. Wy tam we dwójkę tnijcie. I tutaj z Jacobem będziemy powoli ładowali. Kto silniejszy. Nawet ja cię będę rzucał tam daleko. Ty będziesz łapał. Czekaj, co, ja tego nie mogę złapać. O. No trochę. Trochę muszę popracować nad tym rzucaniem jeszcze. Słabo. To już lepiej. Aj. Tak połowę dystansu przebiegłeś. Dobra. O, teraz to porządnie. Tutaj taką drobnicę nacięli. No weź. Po co to? Komu to? Piły aż tutaj słychać. Czekaj, ty wejdę do środka może.
A i chyba nie wejdę za daleko. Bo bym tutaj troszeczkę bardziej do tyłu jakoś poładował. Ale ty widzę. Oj. No. Dobra, niech będzie tak. Tylko kontenera nie pogniecie, bo on mój. Tak, był nie twój, to można pognieść? Tak. Typowy Polak. Coś nie tak? Dobra, lecimy z tym. Tutaj jeszcze szybki załadunek tego. Dawaj tam, tylko rzucajcie to jak najdalej, bo tam wiecie, żeby było jak najmniej podrzucane potem. To na Porsche zrobimy. Jacob to... Do Ameryki to tak nieźle. Kontenerem dwa kursy. Toż to zarobi, wiecie, do Ameryki. Drzewo z Polski, nie? Nie rzucać we mnie. Ja tam przekładam dalej, nie rzucać we mnie. Co tu zostały kawałek? O, co wy tu porobiliście? Co to zostały takie wielkie? To trzeba jeszcze pociąć na pół. Łapcie tam. I potnijcie to jeszcze na pół tam. Zraz chociaż. Bo tak to wiecie. Pocięte jest noże. Ciężko mnie to załadować. Jakieś gałęzie tam takie większe. Tutaj troszkę jeszcze tego zostało. Ja to wam będę z tego zboża to jakoś wyrzucał. Delikatnie będzie chociaż bliżej i lepiej będzie to widoczne. Dobra, czekaj. Tutaj jeszcze coś zostało. O, tutaj jakaś drobnica. Patrzcie, jakie rogi mam. Już chyba to i koniec. Nic nie widać. Ja muszę to pójść. Lecimy. To takie największe tnicie, bo to wiecie. Albo jakoś to tam się zmieściło jeszcze. O panie, ile będzie tutaj tego wszystkiego. To ja to wziąłem? Dobra. Przez chwilę myślałem, że ty to mi zabrałeś. I tniemy na Jacob. Pół. Tak. Łapie. No nie mogę złapać. Na kucaka coś się... Co to się stało? Kto mnie zablokował to? Możliwe, że ja. Na całą szerokość. Tutaj. Odetniemy kawałek. Nie no, już dużo nie zostało. Co się stało? Kto to wciepał? Moje auto. Co ci się stało z autem? Wszystko jest okej. Było blisko. Ktoś tutaj tak rzucił, że kontener się... Nic się nie dzieje. Kto tak blisko podjechał? Tutaj. No, nie dorzucili. On tam będzie płacił potem. Nic nie będziemy płacić. Ty nie będziesz, Jacob, będzie. Już. Są też pewnie kamery założył, czy nie? To w każdym słupie są. Ale to jest z tyłu słupa, to nie widzę. 360. To nie. Co by to tnieś jeszcze jakoś drobni? Dawaj, to tutaj przynosi dopiero tutaj tni. Będzie mniej chodzić. Ty jak mi zabrał, no? Ja? Tak! No tak, na pewno, ja już od razu. No jak to? Migogo. Ja to inaczej cofnę. Nie cofaj, nie widzę. Palec się wysypało. No bo to widziałeś, jak to było postawione pod jedną. Mi się wszystko sypało, no. Było dobrze postawione. Czekaj, to trzeba tutaj trochę poucinać. Dobra, kleć. Od razu lepiej.
O, dobra. Ty to weź tą już ciężarówką odjeść tak jeszcze z metr, jakbyś mógł. Będzie lepiej rzucać. O, za daleko już na... Co ty? Ten chyba rzucić mi nie trafi. Ja rzucę, będę. Kto to tak rzuca? Wo, to pa, pa, zobacz, sołtys. To mi auto rzucił. Tutaj. Te wielkie. Sobie sam rzucił. Jakby hak urwało. To by było urwane. To tanie rzeczy nie są. A, to są tanie właśnie. Auto prosto z salonu. To postawimy obok salonu. Prosto z Niemiec. Nie spłakał jak sprzedawał. 10 kilo na centymetr. Kto to nie potrafi rzucać? Dobra, ale wszystko? Jeszcze jest jedno drzewo. Jeszcze jedno? Gdzie? Nie ma. Ale to on... A on już... Co ty zrobiłeś? No podeszłem. Podciąłem. Chciałeś? Nie. Stój, ja to wrzucę tam. Całe. Chodź na podwórko tutaj. Ten. Oj, chyba brakuje siły. No, chyba, chyba. Łapcie tam. Ty no weź to. O. Dobra. Teraz tnijcie. Za dużo siły. Takie chyba kawałki, aby to wiecie, jakoś tam miało sens, nie? Tutaj to trzeba... Co tutaj robić? To trzeba odstawić, tutaj troszeczkę sprzęcik mu. O kurde. My chyba się musimy rozliczyć. Pewnie i tak radziony sprzęt. Dobra, ja im tutaj odjadę dla bezpieczeństwa. Nie spadło na niego, nie? Nic nie spadło, no nic, nic. Wszystko jest okej. Okay. Nic, nic. 10 tytułów nad maską było. Najbliżej. I w masce 10. Nie mieści się. Pod wiatą, damy koło kreszera. Umyjemy po szybkości. Teraz miły jak zniszczył. Nic się nie stało, nic się nie stało, to tylko brud, nie? A zniszczył, nic mnie nie zniszczył. Wszystko jest okej, chyba. Ty, co ty zrobiłeś? Potrzebam to chyba na pół. Dobra, więcej się nie da. No to trzeba czekać na następną ciężarówkę. Tutaj dalej trzeba załadować. Musi wejść na raz. No. Oj, za płot już tutaj. Który to próbuje to wsadzić tam? Grant. Ja to wsadzę. Stój. Dawaj, stój, ja to obetnę. Dziękuję. Ty, uważaj tym drzewem. Po twarzy drzewem bije ludzi. Jakie to ciężkie. Co? Jak to pocięliście? Wy myślicie, że to się zmieści? To tak nie działa. Odezwał się ufony. Niech. Ten tak pociął. Dobra. Spróbuję, może to się jakoś zmieści, ale... Dobra, ładuj to. I no, musi wejść. Tak, to trzeba jeszcze usiąść. Przeda się to jako rogi mamuta. Dobra, dawaj, dawaj, do pełna i od razu zamykaj. Idę już, idę. Czekaj, jeszcze chwilę.
Dobra, sołtys, to ja tam uciekam, ci tutaj nie będę zawracał czasu, nie? Jak coś, to tam już wiesz, to dzisiaj za darmo taka usługa, nie? Ten samochód tam sobie, wiesz, naprawisz jakoś, nie? Tam są, no chyba ci ucieka ciężarówka, sołtys. O ty! Dobra, moje drzewo. Trzymaj się tutaj, sołtys. Cześć, cześć. Cześć, sąsiedzi, do kolejnego. Do kolejnego. Cześć. Bye, bye.